Witam serdecznie wszystkich na naszym kanale YouTube oraz na naszym Facebooku, ponieważ ten film jest dedykowany dla dwóch grup odbiorców na naszych Facebookach, na naszych Instagramach oraz właśnie na naszym YouTubie. Tutaj Facebook i Instagram uważam za jednych odbiorców oraz na YouTubie. Ten film chciałem szczególnie dedykować osobom nowym albo osobom, które zastanawiają się, czy wejść na rynek numizmatyczny, ponieważ chciałem serdecznie zaprosić na nasz blog numizmatyczny. To oczywiście nie tak, że kieruję to tylko dla osób początkujących albo osób, które nigdy nie było związanych z naszym rynkiem. Tutaj też serdecznie zapraszam tych zaawansowanych kolekcjonerów, ponieważ na naszym blogu numizmatycznym przygotowałem albo przygotowywałem przez ostatni miesiąc wszystkie artykuły, wszystkie wywiady, jakiekolwiek teksty przygotowaliśmy do jakichkolwiek gazet bądź na jakieś wywiady. To wszystko zgromadziliśmy przez ostatnią dekadę w jeden folder i nigdy nie miałem czasu, aby zająć się porządkowaniem tego wszystkiego. Miałem wiele tekstów rozpoczętych, tych wszystkich artykułów, które miały być pisane, natomiast nigdy nie było czasu, ponieważ była aukcja, była jakieś wyceny, były jakieś inne rzeczy na głowie. Natomiast przez ostatni miesiąc poświęciłem dość mocno i bardzo, ale to bardzo mocno nasz blog numizmatyczny rozrósł się. Przygotowaliśmy dla Was poradniki numizmatyczne. Tam znajdziecie informacje, jak zbierać monety, na co warto zwracać uwagę, jakie są zagrożenia. To wszystko naprawdę fajnie zgromadzone. Starałem się, aby to pokazać w jak najmniejszej ilości tekstu, żeby nawet osoba, która nie ma czasu, aby tego czytać, w ciągu tam kilku minut zebrała jakąś taką największą esencję tej wiedzy w pigułce. Dalej są odsyłki do naszego YouTube'a, gdzie jest grupa odbiorców, tak jak tutaj tego filmu. Bardziej pasuje mnie tekst pisany, a bardziej mówiony, czyli właśnie takie filmy krótkie instruktażowe albo ogólnie numizmatyczne. Macie dział numizmatyka, tam macie podział, co robić, jak przekazać wiedzę następnym pokoleniom, czy zbiór wyspecjalizowany, czy bardzo skupiony na jakimś temacie, jak ogólnie gromadzić te zbiory, czy pochodzenie jest ważne, więc takie ogólnie fajne artykuły, które były rozsiane w różnych miejscach, ponieważ tutaj było coś do telewizji przygotowane, tutaj do jakiejś gazety, tutaj do radia. To wszystko było gromadzone przez lata, natomiast nigdy nie było czasu, więc udało mi się to zgromadzić. Następnie macie grading. Tu macie ogromną bazę wiedzy, jak to rozpoznawać, które monety warto dawać, na co musimy uważać. Fajny artykuł, dlaczego moja moneta albo banknot nie został ogradowany. Macie w punktach pokazane, co mogło się wydarzyć, że dana moneta bądź dany banknot nie przeszedł. Co wtedy się dzieje? Czy to koniec numizmatu? To wszystko dowiecie się na naszym blogu numizmatycznym. Na dole pod tym filmem w opisie znajdziecie bezpośredni link do naszego bloga. Naprawdę dużo porządnej wiedzy. Również coś inwestorskiego, jak inwestować w złote monety, na co uważać, jak je rozpoznawać, uwaga na fałszerstwa, gdzie kupować złote monety, co wybierać monety czy sztabki. To wszystko macie rozpoznawane przez naszych specjalistów oraz osoby związane z tym rynkiem inwestycyjnym, przygotowanym właśnie fajnie w tych kilku artykułach. I oczywiście macie, jeżeli chodzi o specjalistów, to macie bezpłatnie, dlatego chciałbym zachęcić każdego właśnie, żeby korzystał, ponieważ tak jak mój dziadek nie miał dostępu do takiej wiedzy. Za wszystko trzeba było płacić, starać się samemu, czytać książki, wybierać, wymieniać się. To wszystko było dostępne w bibliotekach. Dzisiaj macie to dosłownie po kilku kliknięciach dostępne całkowicie bezpłatnie. Macie katalogi jak Schatalin, macie katalogi do stycha na talary, macie na orty jakieś zalążki, macie artykuły na temat mennic koronnych, macie podsumowania rynku banknotów przygotowanych przez Michała Janika. Również przez nas kilka fajnych artykułów na temat banknotów, jak je zbierać, jak będą na stan zachowania, to też przygotowane. Następny dział to katalogi aukcyjne. Macie tam wszystkie katalogi nasze od pierwszej aukcji do 47 za chwilę, ponieważ dzisiaj ją pokażemy. Będzie również w formie PDF-u, więc wszystkie katalogi macie pisane zamiast takich drukowanych katalogów. Jeżeli nie udało Wam się ich zdobyć albo chcielibyście mieć na jednym iPadzie wszystkie katalogi Niemczyka, to możecie sobie to ściągnąć bezpłatnie z naszego archiwum, więc naprawdę tych działów jest porządna ilość wiedzy, podzielona na odpowiednie działy: numizmatyka, poradniki, grading, złote monety, banknoty, podsumowania rynku. Tu też staramy się podsumować od 2021 roku rynek numizmatyczny, jak wygląda, co warto zbierać, jak wyglądał rynek numizmatyczny w porównaniu do innych inwestycji alternatywnych, czy tam rzeźby, czy nieruchomości. To wszystko znajdziecie na naszym blogu. Więc ja serdecznie zapraszam na niemczyk.pl, ponieważ blog rozrósł się do bardzo dużych dużych rozmiarów i widzę, że też fajny jest odbiór, ponieważ gdzieś tam już Google to zaczęło pokazywać, więc widzę, że te przekierowania na stronę są dość duże, co bardzo nas cieszy, natomiast my będziemy też to pokazywać na naszych mediach społecznościowych, czy to na Instagramie w formie małych, krótkich grafik, które bardzo fajnie zostały odebrane przez nowych tutaj, znaczy nasz nowy pomysł został znakomicie odebrany przez osoby związane z naszym kontem na Facebooku. Również będzie właśnie na YouTubie, mamy dużo nowych pomysłów, ponieważ mamy ponad 60 nowych tematów do nagrywania filmów zbieranych przez naszych pracowników oraz przez osoby, które tam pisały do nas prywatne wiadomości, aby nagrać filmy poświęcone numizmatyce. To tak przygotujemy to tylko znowu ze wszystkim, jak to bywa, walka z czasem. Z aukcji przechodzimy w następną aukcję, właśnie za chwilę aukcji świątecznej, do tej ostatniej w tym roku. Natomiast mamy dużo pracy i postaramy się przygotować dla Was naprawdę dużo wiedzy, porcji numizmatycznej wiedzy i tej kolekcjonerskiej, aby każdy kolekcjoner czuł, że ten nasz rynek jest naprawdę odpowiednio przygotowany przez specjalistów i przez firmy numizmatyczne. Serdecznie zapraszam, nawet bardzo fajny artykuł Numizmatyka kiedyś, a dziś, co będzie się działo w przyszłości, jak na przykład blockchain może wpłynąć na numizmatykę. To wszystko zobaczycie na naszym blogu numizmatycznym, ponieważ już te artykuły są dostępne. Jeszcze zostało mi kilkadziesiąt artykułów do sklejenia w całość, więc tych tematów jeszcze jest trochę, ale naprawdę tutaj dobra encyklopedia wiedzy numizmatycznej powstała. Jeżeli chodzi o aukcję, to ja serdecznie zapraszam na naszą ostatnią aukcję w tym roku. Zakończymy 2024 aukcją świąteczną standardowo w połowie grudnia. Rozpoczynamy od 14 grudnia do 17 grudnia. Będą to 4 dni wielkiej licytacji od monet, banknotów, po falerystykę, po medale, po przedmioty historyczne, po warie. Naprawdę jest czym wybierać, ponieważ ceny zaczynają się od 10 zł do 120 tysięcy, więc każdy kolekcjoner powinien znaleźć coś dla siebie. Pierwszy dzień, czyli sobotę, rozpoczynamy o 9 rano, tam standardowo monety średniowieczne, tutaj fajna kolekcja piastowska w wyjątkowych notach gradingowych, monety średniowieczne, następnie Polska Królewska, przechodzimy do monet powiązanych z Polską po Polsce Królewskiej i na tym kończymy pierwszy dzień, to będzie 1184 loty dokładnie, więc naprawdę postaraliśmy się, aby umieścić tą aukcję w 4 dniach, aby też jej nie przeciągać i żeby udało nam się jeszcze wysłać jak najwięcej tych numizmatów do Was przed końcem roku oraz przed Wigilią, żebyście mogli się cieszyć tymi nowymi egzemplarzami w swoich kolekcjach. Drugi dzień, czyli również zaczynamy, to będzie niedziela od 9 rano. Tam niestandardowo zaczynamy od monet rosyjskich i banknotów rosyjskich, przechodząc przez Księstwo Warszawskie, Zamość, następnie przez XIX wiek Królestwo Polskie oraz przechodzimy dalej do II RP, tam fajne monety próbne II RP, szczególnie monety Konstytucji, poszukiwane, ale w pięknych stanach zachowania, fajnej, kolorowej patynie, więc też tutaj naprawdę warto rzucić okiem na to. Macie 5 zł nikę z 1932 roku, więc naprawdę te obiegowe monety II RP są w pięknych stanach zachowania i od razu w gradingach większość jest, więc tutaj też grono klientów, które kocha grading, będzie mogło sobie wybierać. Przechodzimy przez monety PRL do monet III RP, tutaj znakomita kolekcja prób technologicznych, monet próbnych niklowych, próbnych monet aluminium, następnie Suita Królewska Poniatowskiego, wybijana przez ostatnie lata przez Narodowy Bank Polski, i niedzielę kończymy falerystyką, czyli tutaj ponad 160 odznak, odznaczeń od II RP po PRL i po współczesne, więc też możecie sobie powybierać, bo bardzo fajny zestaw jest odznaczeń PRL-owskich, ale to wszystko zobaczycie już dzisiaj na stronie aukcjamonet.pl. Trzeci dzień, czyli tutaj pamiętajcie, że trzeci dzień zawsze rozpoczynamy w poniedziałek o godzinie 17. To nie będzie 9 rano, o 17 po naszej pracy rozpoczynamy jeszcze licytację. Ten dzień będzie należał głównie do banknociarzy, czyli osoby, które zbierają pieniądz papierowy. Tutaj macie równo 600 egzemplarzy. Rozpoczynamy od insurekcji kościuszkowskiej, przechodzimy przez powstanie, następnie mamy monety PRL, mamy monety III RP, mamy znakomity zestaw wzorów, specymenów. Jest czym wybierać i tak jak powiedziałem, od 10 zł do kilku tysięcy ceny startowe. Jest kilka też bardzo ciekawych egzemplarzy. Tak jak zaznaczyłem to na ostatnim filmie, otrzymaliśmy wybraliśmy ogromną kolekcję do sprzedaży. Będzie to kolekcja, którą musieliśmy podzielić ze względu na ilość okazów oraz jakość tego wszystkiego, żeby też każdy klient mógł sobie podzielić swoje zakupy w związku z, prawda, tutaj ilością dostępnych egzemplarzy na różne aukcje. Dlatego rozpoczęliśmy to od ostatniej aukcji premium, czyli we wrześniu, i będziemy kontynuować do przyszłego roku, więc możecie spodziewać się dużej ilości ciekawych rzeczy na naszych aukcjach. Ostatni dzień, czyli czwarty, to standardowo monety zagraniczne, monety świata. Tutaj rozpoczynamy od monet antycznych przez cesarstwo, przez Grecję, czyli Rzym, Grecja, Bizancjum. Następnie przechodzimy do monet średniowiecznych ze świata. Tutaj bardzo fajna kolekcja małych denarków, ale w pięknych stanach zachowania. I rozpoczynamy ostatnią tematykę tej aukcji, czyli monety od A do Z zagraniczne. Czyli tutaj raz zaczynamy Austrię, kończymy Wielką Brytanię, mamy Węgry, mamy bardzo fajną kolekcję monet niemieckich w pięknych stanach zachowania, więc naprawdę też ten kolekcjoner zagraniczny będzie mógł sobie tam polistować. Ostatni dzień dość mocno tłoczny był, ponieważ ponad 640 egzemplarzy ostatniego dnia, więc też będzie licytacja od 17 do późnych godzin wieczornych. Mam nadzieję, że zajrzycie dzisiaj na aukcjamonet.pl, ponieważ dzisiaj już mam przyjemność powiadomić wszystkich kolekcjonerów i osoby związane tutaj ze sztuką, tą małą, czyli naszą piękną muzeumatyką. Dzisiaj pokazujemy nasz katalog online już na aukcjamonet.pl, więc ja serdecznie zapraszam do obserwowania naszej strony. Możecie sobie dodawać do ulubionych, możecie się zapisywać na tą aukcję. Zaczynamy od 14 grudnia, kończymy 17 grudnia późno wieczorem, więc mam nadzieję, że te ostatnie dni tego niesamowitego roku dla całego rynku numizmatycznego, ale też w ogóle dla nas numizmatycznego, będziecie z nami. My widzimy się już na żywo na aukcji od 14 grudnia do 17 i na pewno jeszcze na kilku filmach, ponieważ przygotowałem dla Was bardzo fajne filmy numizmatyczne na temat naszych numizmatów, które przygotowaliśmy na naszą aukcję świąteczną, więc do zobaczenia i odwiedzajcie dzisiaj aukcjamonet.pl, ponieważ już jest nasz katalog online, z czego się bardzo cieszę, ponieważ przeszliśmy z aukcji premium od razu na aukcję świąteczną. Tutaj była praca, można powiedzieć, że nie zatrzymaliśmy się od razu, przeszliśmy z jednej aukcji na drugą, oczywiście w trakcie tego była wysyłka aukcji premium, gradingi itd., mnóstwo rzeczy, ale nasz zespół jak zwykle stanął na wysokości zadania, więc dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że zamykamy ten rok z mocnym numizmatycznym przytupem, więc do zobaczenia od 14 grudnia na aukcjamonet.pl. Dzięki bardzo za uwagę, do zobaczenia.